Dzień dobry kumpeli Maxa, spokojówki, ja jestem Divajryk, a dzisiaj dzisiaj mam dla was kolejny odcinek Mad Maxa Digry 12, 11, 10 właściwie. Jak właściwie oglądać ten odcinek? Oczywiście macie opis, ale to tylko dla zgorzałych fanów Mad Maxa. Czas na kolejny spektakularny odcinek, fabularny, ale żeby to zjeść musimy udać się do naszej mamy, być może, ale nie, tak bardziej dosłownie. Chodzi mi o Mamacitę, bo być może właśnie poznamy za chwilę naszą Mad Maxa kobitę. Udamy się do spojówki i u spojówki zajrzymy jej do lodówki. Najpierw też zrobimy jeszcze wpadówkę do niej. Dowiemy się w ogóle, kim ona jest, ta nasza spadówka. Nasza spokojówka, kurczę. Dobra. No, ta, jakiej tam? Spojówka, dobra. Wszystko jest w porządku. Nie martwcie się z wymową spojówki. Ale w sumie może być spokojówka, tak właśnie fachowo zostanie nazwana przez Divajtka i przez was, bo wy w sumie też decydujecie o tym, co ja powiem. Posterunki obserwacyjne, mijamy straszaki, miejsca poszukiwań, różne takie blaszaki i tak dalej. Wszystko jest prowadzone jak powinno w chwili obecnej. Dobrze, dajmy się wypowiedzieć po Maxowi. Tak, to będzie dobry pomysł, żeby opracować plan. Bo do tych murów raczej nie będziemy się przebijać, co nie? Dobrze, zrobiła się kacenka, bo się troszeczkę... Coś gdzie jest? Nie, wszystko jest okej, wszystko jest O, nawet lepiej się tak ogląda wszystko. Kurze, to jest 1080p? My fingers won't fail me, Saint. But these defiers, the very same ones that destroyed my sanctum. See, summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here, and they will leave no sacred tools. Zrobię im krzywdę. To są ci, co zniszczyli, tak, tak, tak. Dobra, ruszajmy. Mamy motywację. Zniszczyli kryjówkę Chambaketa. To są właśnie oni, dobra. Furgonetka. Tak, to są ci. Właśnie to są ci pomalowani. Jeśli chcecie zobaczyć walkę z tymi pomalowanymi... Ogarnij się, gro. Jeśli chcecie zobaczyć walkę z tymi pomalowanymi, to macie w opisie. To chyba jest właśnie obóz przelewowy. Tak, tam robiłem właśnie przelew. Na złomy i tak dalej. Wykończmy sobie, zlikwidujmy Legion Zgniłozęba. Kolejny Legion Zgniłozęba, bo już te legie właśnie likwidowałem. I to jest kolejna likwidowana legia legionów zlikwidowanych przeze mnie Zgniłozębów. Powinni jakiś product placement tutaj umieścić, jakiś, nie wiem, orbit czy coś, użyjcie jak macie zgniłe zęby. Chociaż nie, to są takie właśnie czasy, gdy raczej orbity ciężko znaleźć na pustyni. Jedyny orbit, jakie znajdziecie, to na niebie. Tak, i to będzie tyle. Tu będzie coś. Coś tu wysadzić można? Można przeciągnąć harpunem. Dobrze. Kogoś jeszcze mogę przeciągnąć harpunem? Te maszyny mają w ogóle jakieś odwzorowanie? Co, do czegoś one będą mi potrzebne? Nie wiem. Dobrze, już gra się troszeczkę odmuliła. Nie wiem, czemu taka się zrobiła. Nagrałem dopiero dwie misje przecież, o co wam chodzi? O co ci chodzi, gro? Nie, dobra, rozwalam kolejnych. A gdzie tu taki, kurczę, postój? Nie ma postoju! Ty... Kleju... Ja ci zaraz skleję, nie no, nie skleję ci, bo... Jak tak będziesz dalej niszczyć swój pojazd, jak ja będę niszczyć tak dalej twój pojazd, jak będziesz na to pozwalał, no to, kurczę, no... Klej nie wystarczy. Dobrze! Czyli muszę wychodzić, tak? Z pojazdu. Wyłaź, wyłaź, no wyłaź! Co? Czytaj grę. Dobra. Dobra, dobra, no, no tak chcesz się bawić, tak? Czyli jednak... Okej, okay, dobra, dobra, no, no, no dobra, dobra. No okej. Okay. Dobra, muszę zachować po prostu odpowiednią odległość. Ale nie, to też mnie zdenerwowało, że coś z grą się stało. Nie wiem, co się stało. Od kiedy na PlayStation 4 się zaczynają? Co to ma być, panie PlayStation? Panie Sony, co to jest? Żeby mi w Uncharted'ie tego tak nie robić. By the way, Uncharted wkrótce, po ukończeniu serii Mad Maxa, bądź jeszcze wcześniej, przed końcówką Mad Maxa, bądź w Mad Maxie. Powinien mi jutro przyjść chyba. Tak, powinien.
Dobra. Naładuj się. Ja poprawię tylko kamerę, żebym jeszcze fajniej wyglądał niż wyglądam. Tak, pokażę wam, że mam taką jakby AKA koszulę. Tak elegancko bardzo do odcinka Mad Maxa. W pustynnych klimatach Mad Maxa. O, w końcu. Na pewno chcesz przydać tej krepki, to się stanie. Fled. Spadaj. Z pierwszej, żeby ci brzydko nie powiedzieć. Twierdza spokojówki. Mam nadzieję, że ona będzie spoko, nie? Nie będzie spoko, to nic nie będzie spoko tak naprawdę. Przejedźmy sobie was, nie będziemy was wykańczyć tym harpunem. Chciałem was przejechać, a nie ciebie tylko. Was is das, kurczę. Co? Powiedz mi, was is das. Tylko broń. Jakiś harpun czy coś? Kurczę, ja myślę, że trzeba bakieta wyciągnął. Dobra, nie, wiecie co, odjedziemy. Ja coś wykombinuję, żeby oni nie niszczyli tak mojego pojazdu, bo ja kurczę, gdzieś nawet wtedy jeszcze nie mogłem wysiąść. Ale najpierw sobie zlikwidujmy tych tutaj niebieskogłowych, niebieskotwarzowych, niebieskofioletowo i tak dalej, wszystkich tych zgniłozębów z orbitami, bez orbitów, którzy potrzebują orbita. Orbit już lub może, nie wiem, znacie jeszcze jakieś gumy? Wheels, Hot Wheels? Nie. Hellmann's? Nie, to jest majonez. Kurczę, wiedziałem jeszcze przed chwilą, jaka to była guma. No, nie wiem, może Mamba? Za dużo pewnych placementów w jednym odcinku. Jeszcze za to mi nie zapłacą. Za nic mi jeszcze nie płacą. Ojej! Póki co mogę się tylko bogacić w Mad Maxie. I kurczę, właśnie tym byłem tak zahaczać o rywali. Chyba wysiadówka, co? Wysiadówka, no. Wysiądź z tego pojazdu. Ojej. Nie. Chciałem skradankę zrobić. Skradanka by była ładna. Tylko, żeby oni teraz mnie nie przejeżdżali. Broń się przed pomarańczowym. Kubusiem. Kubusia za dużo. Właśnie tak, tacy będziecie, jak będziecie jedli tyle marchewki. Ale jedzcie marchewkę, jedzcie. Zabierzmy szybko łup. I skopmy jeszcze parę dup. I jeszcze, aj, tylko w oponę trafiłeś, dobra. Co tu jeszcze? No, skradanka! Ja chciałem skradankę! Nie, jakąś składankę, kurczę, z niego, no ale przynajmniej zrobiłeś z niego składankę, dziękuję. Dobra, wsiądźmy, gdzie jest Magnum Opus? Magnum! Kurczę, ile product placementów, no ej! Big Milk, oj! Może ciekawe, czemu my nie jeździmy Big Milkiem, tylko jeździmy jakimś tym. Może dlatego, że na mleku na mnie nie zależy, ale na Magnumie w sumie. Jakie to ma tłumaczenie na jakiś, nie wiem, hiszpański czy coś? Nie wiadomo, dobra. Za dużo rozmin w jednym odcinku, tak. Ale to wszystko, cała jakość tego odcinka zależała od tego, że właśnie się coś popsuło z grą. Też się nic nie popsuło z grą, tylko ta prędkość jakaś taka była kiczowata dla mnie bynajmniej. Dobra, kolejnych wykańczam, już praktycznie końcówka, oni się takie postoje robią. Albo to są właśnie takie próby przechytrzenia mnie. Ja zaraz was wetrę. Kurczę. A tak, wetrę was na pewno w pustynię, jak będę wjeżdżał w takie coś, a oni będą mnie dalej przejeżdżać. Wejdź sobie tutaj może, będzie tutaj ci bezpieczniej. Jest ci bezpieczniej? Jest ci bezpieczniej. Wow! Bezpieczeństwo, nikt mi nie może nic zrobić. Nikt mi nie może nic zrobić. Nikt mi nie może nic zrobić. Nawet nie może zatrąbić. Dobra. Trąbisz, czambaket, że mogę już wchodzić, czy nie? Mogę, czy nie mogę? Tak, gdzie już? Już mi wchodzą pod nogę, kurczę. Pod błotnik, no z pierwsza lówka, kurczę. Spadówka, pajace. Zgnij mu zęby. Dobra, wykończeni kolejni. Ale jesteście, kurczę, nurtujący mnie, naprawdę. Denerwujecie Divide'ka, tyle wam powiem, wiecie? Tak, no i znowu wróć z pojazdu. Wysiądź z pojazdu. Dobra, trzeba się za chwilę ogarnąć. Mogę wam strzelić? Nie mogę wam strzelić, bo nie mam broni. Tak, jeszcze się najlepiej rzuć pod samochód, Max. To będzie świetne rozwiązanie. Chowaj się. Chowaj się, uciekaj, rozjechać. Nie dawaj się, bo to nie będzie korzystne dla ciebie! Tak, tak, no i rozjeżdżajcie mnie dalej, tak. To jest to, co wymagam od tej gry. Dobra. Może tak, przecież grzmotem. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Grzmotem? Nie, może najpierw
Albo po prostu zlikwidujmy najpierw ten Legion, a później męczmy się tym. Bo to na pewno jest związane z czymś. Wy się tylko nie martwcie, a cieszcie się, że odcinek trwa jeszcze dłużej. Tak? Cieszycie się? Cieszycie się, to świetnie. Ja też się cieszę. Wszyscy się cieszymy. Nikt się nie cieszy, wszyscy się cieszą. Ja w sumie to się cieszę się. Możecie wy napisać, czy też się cieszycie. Ole, puchar! Ej! Puchar to ja biorę! Chociaż nie wiem za co, nie zasłużyłem tak w sumie, ale zaraz zasłużę. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Interakcja. Wiem już, co trzeba było z tym zrobić. Ej, dobra, to jest świetny pomysł. To wybucha, nie? Tak, to wybucha. Dobra. Ej, to zaraz to wykorzystamy. Zapomniałem wam to przedstawić. Przedstawiłem to chyba nawet kiedyś gdzieś to wam. Ale tego będziemy używać, gdy będziemy na piechotę, bez samochodu i wtedy będziemy mogli niszczyć. Spójrzcie, za chwilę go zniszczymy. Patrz. Patrz teraz, patrzysz? Patrzysz czy nie patrzysz? Kurczę, ja płaczę, tylko nie patrzę. W tym momencie chyba płaczesz, nie? Płaczesz na to, co ja robię. Co ja robię tak właściwie? Co ty, Divajdek, robisz, pewnie mówisz. Jajecznicę robię. Dobra, zniszczony, tak! Kotlet schabowy się z niego zrobił teraz. Tylko taki lekko podpalony. Już jestem wypalony tym wszystkim tutaj. Wszystkim zbieraniem, tym całym uciekaniem. No i jeszcze nie ma tutaj żadnego już. Ojej. Chyba, że będzie jeszcze. Jest, jeszcze jeden. Och. Chwała Bogu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, tak teraz, zawsze i na wieki wieków. Podjedź tutaj. Podjedziesz tutaj? Podjedziesz. Tak, podjedziesz. Tak, to tak, podjedziesz. No mogę na ciebie liczyć, weź chociaż podjedź, co? Tak, podjedź teraz tutaj. No nie no, rozwolnienie po prostu się robi z tego wszystkiego tutaj. Chodź, podjedź tutaj, podjedź. Halo, możesz podjechać? Czy mogę na ciebie liczyć? Ach, końcówko. Spawnują się czy się nie spawnują? Spawnują się, uff. Całe Boże szczęście. Odcinek religijny, jak coś macie w adnotacji i w opisie. Nie wiem, czy w tym momencie. Czemu rzuciłem to? Dobrze, że się spawnujesz. Dziękuję, że się spawnujesz. Aja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 j
teraz. Prawie, no kukurydza, ale było blisko, byśmy z niego zrobili jedno wielkie ognisko, ale za chwilę zrobimy z niego jedno wielkie ognisko, tak teraz, kurczę. Nie, no nie teraz, no to zaraz, teraz, teraz, zaraz, zaraz, teraz. Kurczę, muszę sobie już rozkładać powoli materac, bo ja troszeczkę jeszcze będę to wszystko robił tutaj, w tym miejscu. Zlikwiduj, no dawaj, no likwidujmy go, no już końcówka, to jest naprawdę końcówka. A jeszcze nie dosięgnął, jeszcze nie dosięgnął. Kurczę, no kiedy on urośnie i dosięgnie w konia was robię. Tak naprawdę ja już dawno ich zniszczyłem, to tylko takie iluzje, dzikie iluzje na pustyni. No chodź, tyłem, tyłem, chcesz mnie przejechać, dawaj. Dawaj, mam końcówkę. Mam końcówkę życia. Teraz. Nie no, ma odsłoniętą gumę. Przecież on nie ma gumy, oni mają zgniłe zęby. Ja pierwszy. Dobra, teraz, teraz, czy nie teraz albo kiedy? Pojutrze. Pojutrze pojawi się kolejny odcinek Mad Maxa. Albo jutro, albo jeszcze dzisiaj, nie? Albo jutro się pojawi, nie wiem, coś się pojawi pojutrze. Wow! Czy Dwayne The Rock Johnson i tak! W końcu się możemy napić manierki, chociaż czekajcie, ktoś nas strzela! No teraz dopiero zaczynacie strzelać. Podajcie na moje skrzela, dobra? Dobra, tam jest Magnum Opus. W końcu. Teraz w końcu będę mógł zniszczyć katapulty. Katapulty, już wiemy, co się nazywa katapulty. To wcale nie było trudne, żeby rozstrzygnąć, to się może nazywać katapulty, ale wiem, że to się nazywa katapulty. O, pierwszy raz miałem tyle fejmu.
Ale fajne, jak najbardziej, mam nadzieję, zabawne. Jakiś fajny moment, ciekawy z tego wyjdzie. Na koniec oczywiście serii. Tutaj mam pokazane, tak? Że w to strzelać. Czym? Grzmotem, nie harpunem. Dobra. Dobra, zdjęte. Teraz chyba już nie może wziąć katapult. I tu. Jeszcze. Tak! Pięknie! Wow! Ale wybuch! Bum, bum! Bum, bum, ale by się aż nie powstydzili tego. Czy tam jest jeszcze ktoś niedokończony? Dokończony chyba, nie? Dokończony pewnie. Weźmy sobie szybko kanisterek. Kanisterek, kanisterek, kanisterek! Okej, okay, jest kanister wybuchający, tornister. Ale nie podpalaj! Nie tankuj! Albo zatankuj, jak chcesz. Mam nadzieję, że mogę jeszcze sobie go schować, mogę wstawić. Tylko czy tam coś jeszcze jest? Nie wiem, czy właśnie z takiego pustego kanistra możemy cokolwiek wykombinować. Chyba nie, no nie? No chyba tak, no tak. Dobra, zniszczmy katapulty, już wszystko wiemy co i jak z katapultami. Zabawimy się z tymi katapultami jak ze zwierzętami. Ale nie, ze zwierzętami tak brzydko się proszę nie zabawiać. I jeszcze jeden grzmot i kolejny wybuch. Ale troszeczkę malutki. O, jest duży wybuch. Tok! Takie wybuchy lubię, że Mad Max. Ojej, 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 jeszcze jest. Ze mną. Ze mną na piasek. Uczciwie ze sobą na piasek. Przejedźmy cię, nie będziemy się martwić tobą. Zamartwiać! Chyba nie odszedłeś zbyt daleko, ale zgniłeś. Przynajmniej tyle. Weźmy sobie z ciebie łup. Jaki łup? Amunicja do strzelby. O, przyda się. Strzelbą mogę też normalnie wsadzić? Mogę, bo to są chyba właśnie zwykłe zbiorniki paliw. Ale lepiej muszę harpuna użyć. Czepić zwyczajnie można, można. I uwaga, strzelby. Dla różnorodności użyjmy sobie. Tak! I pięknie, dobrze, wybucha. Teraz już chyba ostatni... Ostatni cel tej misji mnie udobrucha. I dobra. Tędy? Widzę drogę, ale to bardzo wysoko, może da się poprzeć przez ruiny. Wiem, że to widzicie. Czy to jeszcze jedna katapulta? Nie, to już jest miejsce, do którego musimy dojechać. O, wow, wow, mamy pierwszych wrogów. Także za chwilę zrobimy jedzenie z ich pierogów. Uszów, dobieram jak coś. I tak, dobra. Gotowe, noże zabrane. Może coś kiedyś z tego stworzę. Jak w Foreście na przykład. Polecam tą grę Forest. The Forest. Tak, dobra. Dotrzyj do twierdzy. Coś tu się troszeczkę pali. I to chyba będziemy musieli tak unieszkodliwić sobie. Zakręcając zawór. Dobrze. No to zakręcę zawór. Gdzie mam pierwszy zawór? Pierwszy albo jedyny zawór. Przytrzymaj. Nie puszczaj nic, nie naciskaj. Przytrzymaj. Zakręcony. Jeden z głowy. Czyli jeszcze jeden. Ciąży nam na głowie. Może tędy? Tak, oczywiście tędy, taka kierownica. Niczym, ojej, niczym w jakiejś wyścigówce. Trzymajmy, po prostu przytrzymajmy. Fajnie by się zmienił kolor diody. Tak, i dotrzyj do twierdzy. Czyli jeszcze jeden cel. O, może jakaś kartenka wyskoczy. W końcu poznamy spokojówkę, tak? Spokojówka. O, byś była spokojówką, nie? Tak. Spoko ziomówka to będzie, coś czuję. Ale to takie moje przeczucie, no bo chyba nie daliby niespoko ziomówki. Dobrze, także udajmy się na wyższą poziomówkę, tędy, przez schody, potem jeszcze na lody, jeśli nam się uda. Do twierdzy, tutaj, nie te schody, inne schody. Inne schody, Max. Czy to będą... Widzieli mnie. To nie byłem ja, to był jeszcze inny kameleon. Oni tak się właśnie maskują jakieś kameleony. O! Aż się chce powiedzieć Leon. Widzę ten soczek, taki product placement every day, every night. Time for fight, Mad Max niszczy karniakiem nożem. Wyniszczy.
Ale nie wyniszczył, może ciebie mogę karniakiem nożem wyniszczyć? Jeden cios? No daj karniaka nożem. No daj karniaka nożem, ej! Gro, no proszę! Proszę cię o to. Kalosze, jest! Karniak nożem, tak! I spadasz na nosze. Ja po użyciu nożu. Pięknie. Szybko przyciskaj, tak, szybko przyciskaj w złom. No to, żem szybko przycisnął złom, teraz szybko przycisnę do góry i w końcu się dowiem, o co chodzi. O co chodzi? O złom chodzi. Jeśli nie wiadomo, o co chodzi, muszę Mad Max. Do góry. No. Tędy, dobra, dobra, okej, jeśli tak chcecie. Masakrada. No tak, kogoś tutaj powiesili. To nie wiem, oni wpadli w jakieś pułapki, czy co? Albo może nie poszli po prostu na obiad do babki. No, tak się czasami zdarza. Takie są brutalne realia chodzenia do babci na obiad. Lub nie wzięcia większej porcji ziemniaczków. Czy też buraczków, czy też czegokolwiek. Dobrze, po drabinie. Ja tylko szukam, póki co tutaj złom, jak zauważyliście. Więc ja tutaj za bardzo nie obcuję, żeby wejść na tą drabinę, tylko znaleźć złom opcjonalny. Ile go tam było, tego złomu opcjonalnego? Nic. Dobra, no to jak nic, to nic. Co za pic! Po prostu. Aż gra podskoczyła przez chwilę. Widzieliście to? Dobra, weźmy sobie. Nie widzę, widzieliście nic, nie? O, będzie dłuższy odcinek fabularny, fajnie. Ty kamieniem, to ja cię tym! BUM! Tak to się robi! Na tym terenie. Mogę jeszcze jeden? Rzuciłbym jeszcze w kogoś. Ale to rzucę po drodze. Chociaż to miało chyba nam służyć tylko do samochodów. Czy samochody gdzieś tutaj podjeżdżają? Nie widzę ich. No to chyba jednak nie miało służyć. Ale głównie ma taką zasadę, żeby służyć do samochodów. Tak. A jak się tam przedostać? Jakiś może most złożony czy coś? Tędy, nie tędy. Ej, no jak? Tędy po prostu, tak? Dobra, zabierzmy tego grzmota całego, grzmotnijmy zaraz kimś mocno. Tędy można wejść? Do was tutaj, do tej waszej kryjóweczki, czy to co tu jest? Nie no, przytrzymaj, upuść. Dobra. Wbijamy się szybciutko. Po drabinie. Żeby sprawić przyjemność dziewczynie, spokojówce. Tak, spokojówce. Spokojówka na 100%. Żadna spokojówka. Spokojówka to tylko śmieszny błąd w mojej wypowiedzi. Bo śmieszny, co nie? Tak, śmieszny, pocieszny. Śmieszny i pocieszny, nie spadnij tylko, bo oczywiście mniejszy stan zdrowia ci pozostanie. Kurczę, czasami tak bardzo... Za bardzo się nastawia. Ej, dobra, ja mam tutaj troszeczkę malutki dylemat. Chyba napiszę z tego powodu poemat, ale... albo i nie. Może tędy? Tu byłby złom. By się przydał, nie? Fajna lokacja by była, dosyć śmieszna lokacja umiejscowienia złomu. No jednak tutaj nic nie ma. Nie pomyślał Warner Bros. Nie pomyślał. Dobrze, ja idę dalej z tym grzmotem. Cieszę was niczym nowym kotem, tym odcinkiem trwającym już dosyć długo. 23 minuty. Ponad. Przytrzymaj, upuść. Dobra, może zejdźmy. Tak. No, to było świetne rozwiązanie po prostu, Mad Max. Dobra, wrócę do was zaraz, okej? Bo spadłem i kuleję tak troszeczkę. Ukuleję. Dobrze, wracam zaraz. Tak, już wszystko wiem. Wystarczy po prostu chyba rzucić tym grzmotem. Tak, to już wcześniej wycelowaliśmy, tylko celowaliśmy w tego drugiego typa i tak otwiera nam się most zwodzony, możemy przejść dalej. Czy zespawnował się kolejny grzmot? Zespawnował się. To świetnie. O. Bam! I wszystkich teraz tak polei, będziemy po kolei będziemy walić w czam. Ciebie, może jakieś specjalne trofeum za
uderzenie. Wow, wow, ale się wszystko rozpruwa. Mad Max to taki rozpruwacz. Kamień? Kamień za grzmot, może być? Może być. I z ciebie już nie dłużej życzliwy kot. Tak, tutaj jeszcze wpiszę kot na złom. Wpisany kot jest. Jest kot. Dobrze, dotrzyjmy szybko do tej twierdzy. Docieranie to jest ważne teraz. Rozegranie w naszej rozgrywce. O tak, o tak, o tak. Albo znowu, o nie, którędy teraz? Dobrze, dobra, 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 dobra. Wszystko, wszystko. Wszystko w porządku, nie denerwuj się, jak nie zobaczysz jednego przejścia. Przecież jest milion innych przejść. Lub milion innych rozwiązań. Chociaż to nie Until Dawn. Until Dawn, Until Dawn, Until Dawn. Oczywiście. Dobrze. Napełnijmy sobie manierkę, bo mamy ją, mamy wodę. Napełnijmy sobie wodę manierką. Do manierki wodę, tak, to jest to, co chciałem powiedzieć. Świetnie, udało mi się, tak, udało. Możecie pogratulować, możecie napisać gratuluję, udało ci się. Dobrze. Złom. Złom jest, złom tom, czy coś na końcu. Nie, lepiej tam nie iść, bo spadniesz, nie? Znając to przeżycie. Lepiej tak nie rób. Dobrze, i tu jest twierdza? Uff, tak. Jak to co w środku? Spojówka. Wyścigówko, wyścigówko. Która to jest pokojówka? Spojówka. Nie no, Chumbucket nie będzie zadowolony, jak się nią spikniemy. The total eradication of all you, everything here. Master, order this. Scrotus, word. Are you playing solo? Oh, it's sanctioned. Come in on high. Oh, 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 oh! Element skradania, ale ty tutaj nie. Ty tutaj posłużysz za śniadanie dla mnie, dla mnie i dla tutaj takiej pani. Nie wiem, kto to jest, ale chyba to była właśnie ta, która była koło tego więzienia w twierdzy Kwistobrodego. Jakaś jadka tutaj się odbywa i będzie za chwilę fight. Nie mam grzmota pod ręką, a szkoda, bo bym was wyrzucił na inną planetę po wybuchu. Ojej, 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 ojej. Dobra, rozprawimy się ładnie z wami teraz. Kurczę, różnokolorowi rywale. Dobrze, że się tak nie ubrałem, bo by było takie, ojej, małe zróżnicowanie, a na tym nam nie zależy oczywiście w rozgrywce w Mad Maxie. Chcemy, żeby wszystko było zupełnie inne, tak jak ja, zupełnie inny, holy moly different. Kogo? Aha, on swoich uderza. Nie rozbiegaj się za bardzo na mnie, może tego manierkę napić się troszeczkę. Troszeczkę, no daj mi napić się do końca tej manierki. Nie będziemy grać z tobą w takie jakieś kurcze bierki. Mam nadzieję, że zaraz przyjdzie furia. Oj, ale swoich tam wykańcza. Dobra, przynajmniej będę miał ich z głowy, nie? Tak, tak. On mnie goni niczym kurcze teściowy jakiś. Nie goń mnie! Co ja ci zrobiłem? Wstąpiłeś na twierdzę! I chcesz pokonać wojowników zgniło zęba. No dajcie się napić, kurczę. Widzicie, wy to macie super życie, możecie się napić po prostu. A ja nie mogę, no bo goni mnie jakiś wariat z furią. Żmijacz i tak dalej. Chowaj się. Dobra. Dawaj na czołówkę. A ty wszystko oglądasz, co tam nagrywasz, czy co? Co ona robi? Pokaż mi, co ona robi. Nic nie robi. Drapie się po obojczyku. Dobrze, no to się drap dalej. Przyjemny widok. Sprawię Chumbucketowi i mi! I widzą, i wszystkim w ogóle cios furii. Kończąc serię! Tak się kończy serię! I tak się kończy... No, walnij! I tak się kończy odcinek! Cutscenka? Nie. Zostawiam Mad Max. Ej, 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 ej!
Oj, myślałem, że to jest. Co to jest? Chumbucket to jest! Tak Chumbucket wygląda. Już nie widziałem Chumbucketa w pozycji stojącej. Nie, nie, za. Nie, to nie był Chumbucket. Chyba byś mi. To był. Kto to był? You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between you. To spoko, kolesiówka, spojówka. Let me get this straight. Nie, to jednak będzie nasza mama Sita, tylko mama. Tam może być nasza mama Sita. Yes. Desperate and capable. I think we can do business. No to świetnie, fajny masz swój motowózek. Czy to będzie koniec i czy misja fabularna została ukończona? Nowa twierdza została odblokowana, to na pewno. Twierdza spoiły. Chumbucket, żyjesz! Jeszcze się tak nie cieszyłem, że Chumbucket żyje. Siedziba spojówki, twierdza! Uwaga, 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 uwaga i... Jeszcze kocenka. The big chief in Gastown. Can we trust him? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8. V8. Let's hear it. They say to take the big chief, one must be in the most dangerous race. Who do I say about this race? Straight to the V8. Call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Dobrze, misja fabularna została ukończona, przeczytajmy sobie tylko jeszcze opis. Więc opis to... Spojówka została uratowana ze szponów Zgniłozęba. Miejmy nadzieję, że było warto. Czyli to był szef Zgniłozęba, rozumiem, dobra. Zabił jakiegoś tam pobocznego żmiję, pobocznego wariata, pobocznego... Nie czytałem nowych wrogów. Czemu nie czytałem nowych wrogów? Bo już wcześniej ich widziałem, a nie czytałem ich wcześniej. I tak kontynuuj, kontynuuj kolejny odcinek. W takim razie czas na szybkie straszakczenie 10 odcinka Mad Maxa Digry. Tak jest. Cieszysz się z tego, ty, że on się odbył. Więc co się działo? Oczywiście pierwsze co, żeby odblokować misję całkowitą, żeby rozpocząć ją, musieliśmy udać się do spojówki, do spokojówki, do spojówki, która była... No spoko była, nie? Ale dobrze, najpierw zanim dostaliśmy się do spojówki, to musieliśmy wbić się w teren spojówki. Najpierw musieliśmy wyeliminować podrożnych oczywiście ludzi z Gniłozęba. Tak, wyeliminowaliśmy ludzi z Gniłozęba. Też tamte katapulty trzeba było zniszczyć i tak dalej, mieliśmy troszeczkę z tym mały problem, ale przynajmniej było śmiechowo, tak? Tak, tak, fajnie by było tak bardzo śmiechowo, tylko bez faili, prawda? Oczywiście, że prawda. No i dobrze, wbiliśmy się tam twierdzę przez dół, zakręciliśmy zawór, jeden zawór, drugi zawór, potem grzmotami rzucaliśmy w jednego, drugiego kamień za grzmot, kamień za grzmot, kamień za grzmot. I takie rzuty, rzuty, rzuty. W końcu przerzuciliśmy się w inną lokację, już byliśmy koło spojówki. Tutaj chcieli zabijać się z Gniłozęba, mieliśmy fajta, fajt, tutaj ten kuszczetki napakowany zły ziomek walczył w nas. Dobra, w każdym razie wszystko się udało, pokonaliśmy ich, poznaliśmy jakąś nową tam nadzieję chyba, tak? Tam pisało nadzieję, to chyba jest nadzieja, tak. Także poznaliśmy nadzieję, której nie poznaliśmy u Jita, ale poznamy ją w misjach fabularnych, u spojówki. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Digra Mad Maxa. Trzymajcie się, cześć! Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku Digra Mad Maxa. Trzymajcie się, cześć! Jak właściwie oglądać ten odcinek? Oczywiście macie opis, ale to tylko dla zgorzałych fanów Mad Maxa.